nocy Pyczarcza, druga noc tego filmu w Szczecinie. I zacznę od pierwszej prośby. Ponieważ będziemy dzisiaj słuchać prezentacji, proponuję, żebyśmy w czasie tych prezentacji zachowali ciszę, żeby okazać w ten sposób swój szacunek naszym mówcom. Natomiast między prezentacjami, a także i po prezentacjach, są przerwy, w czasie których będzie można swobodnie porozmawiać, zapoznać się i wymienić opinie. Kiedy zastanawialiśmy się wczoraj, jak rozpocząć tę noc, Agata, którą wszyscy mieliście okazję już poznać, ponieważ to ona jest koordynatorką naszej strony internetowej, przede wszystkim powiedz im, o co chodzi, bo to jest to pytanie, które wszyscy nam tutaj zadawali przez cały czas. Więc proszę Państwa, my jesteśmy grupa organizatorów, to grupa osób, które fascynują się wystąpieniami publicznymi. Każdy z nas lepiej lub gorzej potrafi występować publicznie, bądź chce się do tego nauczyć. Od 10 lat prowadzimy w Szczecinie polsko-angielskie i polskojęzyczne i angielskojęzyczne kluby Toastmasters, ale w pewnym momencie na jednym właśnie z naszej konferencji odkryliśmy Pyczarcza. Zafascynował nas ten zupełnie nowy styl wystąpień. Przede wszystkim dlatego, że jest to coś, czego nie ma w Szczecinie. Jest to swoisty Hyde Park, który pozwoli nam wszystkim opowiedzieć o tym, co się w Szczecinie dzieje, jakie mamy pasje, w co się można zaangażować i w ten sposób możemy zamknąć usta wszystkim tym, którzy mówią, że tutaj się nic właściwie nie dzieje. A po drugie sama forma prezentacji 20x20, czyli 20 slajdów. Każdy slajd przesuwa się dokładnie co 20 sekund. I są to przede wszystkim zdjęcia, to nie są teksty. To jest wreszcie możliwość odetchnięcia z ulgą i usłyszenia zwięzłych myśli ilustrowanych obrazem, a nie czytania prezentacji na pisze, tak jakby to była książka czy jakiś e-book. Prezentacje nie po to są. W związku z tym strasznie się cieszę, że widzę Was tutaj tylu, że nasza strona internetowa ma coraz większą ilość fanów i mam nadzieję, że już niedługo będziemy w stanie wypełnić filharmonię. A jak się to zaczęło? Zaczęło się to w 2003 roku w Tokio, w Japonii. Dwóch architektów, Mark Dightham i Astrid Klein, czyli Klein Dightham Architecture, organizowali spotkania dla swoich znajomych architektów, gdzie każdy z nich miał szansę opowiedzieć o swoich projektach. No i jak sami autorzy pomysłu mówią, architekci nie są zwięźli i uwielbiają opowiadać o swoich projektach. W związku z tym te prezentacje przeciągały się coraz dłużej, dłużej i dłużej i stąd pomysł na to, żeby ograniczyć, żeby jak najwięcej osób mogło powiedzieć o tym, co ich fascynuje i co ciekawego robią. I właśnie dlatego my w Szczecinie dajemy Wam dzisiaj do ręki to narzędzie i mam nadzieję, że na następnej Pyczarczy ogłosimy na koniec tego spotkania, kiedy i gdzie będzie następna Pyczarcza. Usłyszymy zdecydowanie więcej kolejnych fascynujących opowieści o tym, co fantastycznego dzieje się w Szczecinie i co można tu zobaczyć. A więc czas na to, żeby przejść do pierwszego naszego mówcy. Dzisiaj pierwsza będzie Małgorzata Krawczyk z prezentacją Za co kocham ludzi. Małgorzata to coach relacji, trenerka, mentorka i miłośniczka metafor. W związku z tym, słuchając jej przemówienia, pamiętajcie, tam jest drugie dno.